Witam Państwa, Michał Trześniewski. To jest program Wolne Głosy za granicą. Rosja chce zwiększyć swoje wojsko o pół miliona żołnierzy. Między innymi o tym będziemy rozmawiać. Od razu witam się z naszym gościem, a jest nim pan doktor Marek Kozubel, historyk. Dzień dobry, panie doktorze. Witam serdecznie, panie redaktorze. Pozdrawiam słuchaczy. Ostatnio Rosjanie ogłosili sukces, mianowicie stwierdzili, ogłosili, że zdobyli miasto Soledar, teraz mówią, że idą dalej, że idą na północ od tego 10-tysięcznego miasta, przynajmniej tyle liczyło przed wojną. Jak wygląda sytuacja na tym odcinku frontu? Ja przypomnę, że linia styczności wojsk. Liczy około y, tysiąca kilometrów, także, także te walki toczą się w różnych miejscach. Natomiast ten obszar, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest najbardziej intensywny. To właśnie Obwód Doniecki, a szczególnie Soledar i Bakhmut są tym zapalnym punktem. Jak wygląda tam sytuacja na mapie? Czy rzeczywiście Rosjanie pewne sukcesy terytorialne osiągnęli? Niestety, faktycznie Rosjanom udało się odnieść pewne postępy. Jeżeli chodzi o walki w obwodzie donieckim. Jak wspomniał pan redaktor, Rosjanom udało się zdobyć miasteczko Sołedar, i w zasadzie jeszcze samo zdobycie tego miasteczka nie oznacza jakiegoś wielkiego sukcesu. Sukcesem będzie jednak wykorzystanie tej właśnie zdobyczy jako punktu wyjścia do kolejnych skutecznych uderzeń. I tutaj bardzo wiele zależy od tego, czy Rosjanie dysponują odpowiednimi siłami i zasobami, aby dokonać właśnie kolejnych sukcesów, jeszcze bardziej przełomowych. Chodzi o to, że zdobycie Soledaru to jest kolejny krok służący odcięciu Bachmutu od zaopatrzenia. Chodzi o to, że Rosjanie doszli już na północ od Bachmutu do rzeczki Bachmutka. I za tą rzeczką, na zachód od niej, Ukraińcy mają swoje pozycje na wzgórzach. Rosjanie będą chcieli z pewnością zdobyć pozycję na tych wzgórzach i w ten sposób zbliżyć się do linii szosy M03, co pozwoli im na ostrzeliwanie tej drogi. Oni nawet nie będą musieli ją tutaj przecinać, nie będą musieli zdobywać jej i podobnie. Rosjanie dokonują również ataków na, no, na południe od Bachmutu. Jest taka wieś Kliszczyjówka i teraz właśnie też o nią się toczą bardzo zaciekłe walki. Zresztą już od dłuższego czasu, ale dopiero teraz w ostatnich dobach Rosjanom udało się pod Kliszczyjówką dokonać pewnych przełomów. I jest niewykluczone, że ta wieś niedługo, a być może już teraz w momencie naszej rozmowy, padła i to pozwoli Rosjanom zbliżyć się do miasta Chassif które znajduje się na zachód od Bachmutu. A przez i fiar przechodzi kolejna droga, którą siły zbrojne Ukrainy przewożą zaopatrzenie dla obrońców Bachmutu. Czyli generalnie Także... taktyka rosyjska jest taka, żeby nie, nie forsować frontowo, czyli żeby nie atakować frontalnie na miasto Bachmut, tylko żeby je wziąć niejako w kleszcze, żeby je otoczyć i zmusić Ukraińców do wycofania się. To jest ten zamysł. Dokładnie o to chodzi i ja już właśnie o takim planie rosyjskim jako jednej z możliwych opcji pisałem w grudniu. W artykule dla portalu Defense24.pl no i tam właściwie postawiłem takie trzy potencjalne rozwiązania tej sytuacji, że albo Rosjanom faktycznie uda się oskrzydzić Bachmut, nawet bez konieczności jego okrążania, uda się go oskrzydlić, i tym sposobem właśnie zmuszą stronę ukraińską do odwrotu. I tak jak właśnie pan redaktor wspomniał, jest to co prawda. Też kosztowna, ale prawdopodobnie mniej krwawa opcja zdobycia Bachmutu niż takie właśnie czołowe ataki, które no, widzieliśmy wcześniej przez kilka miesięcy i one no, przyniosły dopiero w grudniu pewien taki niewielki, ale tylko chwilowy przełom. No bo Ukraińcy potem przeprowadzili kontruderzenia i Rosjanie w zasadzie stracili to co zdobyli w wyniku bardzo krwawych ataków. Wrócę panie doktorze na chwilę do miasta Soledar. To jest istotne miasto ze względów politycznych, to znaczy zdobycie tego miasta, bowiem Rosjanie tak, tak naprawdę nie mieli żadnych sukcesów terytorialnych od lipca, od czasu, kiedy zdobyli się Wierodoniec i Lisiczańsk. Teraz zdaje się, że trochę się niestety przełamali. Natomiast dodam, że Ukraina cały czas oficjalnie nie potwierdza, że padł Soledar. No, to jest miasto około 10 tysięczne, także samo w sobie nie nie jest jakimś dużym obszarem, natomiast jak to jest właśnie z tymi informacjami? Czy oni przejęli to miasto w 100%, czy jeszcze nie? Bo tak jak mówię, Ukraińcy oficjalnie nie mówią o tym, że to miasto padło. Wiemy, że w Soledarze znajduje się jedna z największych na świecie kopalni soli i tam mieli bronić się jeszcze ostatkiem sił Ukraińcy. Czy, czy tam jeszcze rzeczywiście tlą się jakieś walki, czy już jest po wszystkim, jeżeli chodzi o Soledar? Nie, nie, tam zdecydowanie sytuacja jest taka, że Rosjanie kontrolują całe miasteczko, cały jego teren zabudowany, w tym również taką odseparowaną część Soledaru, czyli teren wokół stacji kolejowej SIL. Zresztą ten teren został prawdopodobnie już całkowicie zajęty dzisiaj. Rosjanie właśnie przekroczyli też tor kolejowy. Jeżeli chodzi o to, kto po stronie ukraińskiej nie przyznaje, że miasteczko padło, to tutaj musimy przede wszystkim wymienić władzę. Władze próbują naciskać na dowództwo wojskowe, aby te ograniczało albo wręcz nawet nie potwierdzało faktu oddania jakiejś miejscowości, ale o tym, że sobie dar padł, no to często przyznają sami żołnierze. A także no, ci bardziej obiektywni i zarazem krytyczni dziennikarze pokroju chociażby Juria Butuzowa, czyli redaktora naczelnego portalu Cenzornet. Władymer Załęski mówił kilka dni temu, że jeżeli nawet Rosjanie mają jakieś zdobycze terytorialne na tym odcinku frontu, o którym rozmawiamy, to są to pyrrusowe wygrane przez Rosjan, że po prostu oni być może zdobywają metry, być może kilometry, ale na zasadzie gigantycznych strat własnych. I chciałbym teraz zapytać o te straty. Ukraina twierdzi, że Rosjanie od początku inwazji od 24 lutego stracili grubo ponad 100 tysięcy. Żołnierzy. Oczywiście wiemy, że toczy się pewna wojna informacyjna, więc te dane nie muszą być no, bardzo dokładne, że tak powiem, co, co, co zrozumiałe w ramach właśnie wojny informacyjnej. Natomiast czy są jakieś inne dane, wiarygodne albo równie wiarygodne, ale trochę inne, dotyczące strat rosyjskich i strat ukraińskich? Jak pan doktor uważa, jakie mogą być rzeczywiste y, straty ponoszone przez strony? Znaczy, jeżeli chodzi o chwilę obecną, to w zasadzie można znaleźć wiele argumentów podważających informacje każdej ze stron, niezależnie od tego, z jakim źródłem mamy do czynienia. Pamiętajmy, że konflikt trwa nadal. Jeżeli chodzi o straty podawane rosyjskie przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, to moim zdaniem są one, jeżeli chodzi o materiał ludzki Rosjan, ten utracony bezpowrotnie, to moim zdaniem są one dość wiarygodne. Podobnie je też oceniają inni krytyczni korespondenci wojenni, chociażby Ukraińcy, tacy jak chociażby Juri Butuzow, który nieraz krytykował władze ukraińskie. Ewentualnie mogą one być lekko przeszacowane lub niedoszacowane. O kilka tysięcy, przy czym pojawiają się sygnały, że wręcz możemy nawet mówić o pewnym niedoszacowaniu. Jeżeli chodzi o jeszcze inne doniesienia, to przede wszystkim pojawiają się takie chociażby na różnych kanałach telegramowych, i na jednym z nich podano, że liczba strat bezpowrotnych po stronie rosyjskiej. Może wynosić no, tutaj około 160 tysięcy osób. E, przy czym jest to kanał, który, jak sam twierdzi, podaje tylko e, straty w e, poległych oraz tych, którzy zaginęli, przepadli bez wieści. E, jeżeli chodzi o stronę ukraińską, no to tutaj wiemy, że co jakiś czas władze podają pewne informacje. I tutaj no, taką najwyższą liczbą, no to ostatnio chyba podał jeden z doradców biura prezydenta Załęckiego, Michał Podolak. On tam wskazał liczbę kilkunastu tysięcy poległych i zmarłych od ran. Ta liczba, no, to no, od razu wywołała niedowierzanie i słusznie zresztą, bo już wcześniej szacowano, że te straty były. Dużo większe, i ja sam niedawno szacowałem, że te straty tak mogą wynosić pomiędzy 36 do niemal 40 tysięcy poległych zmarłych od ran i zaginionych. Ale ostatnio zapoznałem się z pewnym źródłem, które jest takie dość wiarygodne, i z tego źródła wynika, że liczba Poległych, zmarłych od ran i zaginionych e, wynosi niecałe 36 tysięcy, ale stanem na 1 stycznia, czyli zauważmy, e, ta liczba nie obejmuje jeszcze strat e, z walk o Soledar, a tutaj mogą być no, też setki poległych i zmarłych. E, w każdym razie, no, jeżeli chodzi o wiarygodność tego źródła, no to e, tutaj. Uwagę zwracają bardzo dokładne liczby i celnie oddana cyfra jeńców ukraińskich, w rękach oczywiście Rosjan. A, il, A łącznie ilu ich może być? Proszę? Ilu ich może być? 3306. I jeżeli chodzi o całościowe straty ukraińskie stanem na 1 stycznia, no to właśnie to źródło tak oszacowało, że wynoszą one e, trochę ponad 117 tysięcy, e, 684 osoby. E, przy czym te liczby obejmują nie tylko Siły Zbrojne Ukrainy, ale również Gwardię Narodową, e, Straż Graniczną, która jest formacją zmilitaryzowaną, SBU, Obronę Terytorialną. E, no i też trzeba wspomnieć o tym, że ta liczba Obejmuje też rannych ciężko oraz w średnim stopniu. Czyli takie osoby, które albo już będą całkowicie wyłączone z walk, bo są na przykład inwalidami, powiedzmy, zostali oślepieni, stracili kończyny, a także obejmuje ona tych rannych, którzy przynajmniej w okresie. Najbliższych miesięcy nie będą mogli wrócić do szeregów. No generalnie zasada statystyczna w przypadku wojny jest taka, że jest kilka razy więcej rannych od, od tych, którzy zginęli, także to by się jakoś no, niestety zgadzało. Natomiast jeszcze ostatnia kwestia mianowicie Sergej Szojgu, czyli minister obrony Rosji, zapowiedział dzisiaj, że Rosja chce zwiększyć o około, o blisko pół miliona. Liczbę swojej armii w ciągu najbliższych dosłownie trzech lat, to znaczy w roku 2026 Armia Rosyjska ma liczyć półtora miliona żołnierzy. Czy to jest coś, czego powinniśmy się obawiać? Znaczy, jeżeli chodzi o zwiększenie liczebności rosyjskich sił zbrojnych, no to przede wszystkim pytanie, jak ten zasób zostanie wykorzystany i w co Rosjanie też uzbroją te dodatkowe setki tysięcy żołnierzy i tutaj przede wszystkim jest ważna jeszcze jedna rzecz przede wszystkim Rosjanie potrzebują żołnierzy na teraz i musimy wiedzieć, pamiętać o tym, że ciągle trwa po prostu pobór pobór nowego rekruta właśnie do aktualnych walk przeciwko Ukrainie, przy czym Rosjanie nie będą mogli e, tych setek tysięcy żołnierzy przyjąć od tak na już. To tak nie wygląda. E, chodzi o to, że Rosjanie mają ograniczone możliwości i szkoleń, i koszarowania, wyżywienia i uzbrojenia takich mas. E, to nie jest tak, że Rosjanie mogą nagle w ciągu, powiedzmy, kilku tygodni y, wzmocnić swoją armię o, powiedzmy, pół miliona żołnierzy. Być może zatem ta wojna zakończy się, zanim Rosjanie zwiększą znacząco liczbę swoich żołnierzy. Bardzo dziękuję. Pan doktor Marek Kozubel, historyk, był naszym gościem. Kłaniam się, panie doktorze. Ja również się kłaniam. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję państwu za uwagę. Zachęcam do pozostania z telewizją Republika. Widzimy się jutro.